Podsumowując też urząd tutaj i to wszystko, co się dzieje, jak zauważyliście, jednym z głównych problemów, którym się zmierzy, i całkiem poważnie mówię, to jest administracja, rozrost administracji, który i tak już jest napompowany, był napompowany jak zawsze do jakiegoś poziomu, choć kiedy ja byłem, to byliśmy w 10 najtańszych administracji w Polsce wśród takich ludzi. Ale no jakoś tam wielkość była, nie? O, może mała administracja była, nie? I nie przypuszczała tak niczego. Natomiast teraz tak, no mamy, jak wiecie, rozrost bardzo okrutny. Trzeba zająć budynek partii, bo partia musi, administrację mieć w budynku partii. Więc pompują tą administrację i administrację przenoszą do budynku partii. Straż miejską, brakuje im budynków już miejskich, więc zajmują dworzec kolejowy i przenoszą, w tym tygodniu bodajże przenoszą do kolej. No, trzeba utrzymać ten budynek, ogrzać ludzi tam zatrudnić nowych, nie? I kolej palą administracji nadal rośnie. Trzeba zatrudnić byłą żonę naczelnika, która już wcześniej poszła na emeryturę, wzięła odprawę, została zatrudniona na etat w Urzędzie Miejskim. Trzeba zatrudnić no, byłego naczelnika, prawie 80 lat, no ale chłopina musi to robić, bo ma nędzną emeryturę. Jako jedyny pewnie nieliczny załapał się. Już pękł balon. Ale ci ludzie z partii mają zapasowe balony. Słuchajcie, trzeba zatrudnić żonę, wspólniczkę żony burmistrza. Też na etat. No bo żona w spółce będzie miała niższe koszty, bo nie będzie musiała płacić ZUS-u, nie? No nie wiem, pewnie można by wiele innych przykładów. Kogo? Wolontariusza. A wolontariusza jeszcze. A i żonę burmistrza, która jako wolontariusz w spółce TBS pracuje charytatywnie. To też obciążenie, nie? Są inwestycje, jest bank. To jest potrzebne. A ten balon administracji oczywiście no, jest bardzo ciężki. Mało tego, słuchajcie, trzeba pamiętać, że ten balon jest dociskany, długi robią, to obciąża też budżet gminy, bo gmina bezpośrednio odpowiada za to dziadostwo, które w tych spółkach się dzieje. I wyobraźcie sobie, że tak ciężki balon, co on powoduje, to co tu przed chwilą żeśmy pokazali, on zasłoni te inwestycje, nie pozwoli tym inwestycjom powstawać, bo pieniądze będą pompowane w ten balon na utrzymanie urzędników. A bank spada, bo nie będzie finansował. Już widzieliśmy w opinii RIO, że 15-16 rok to brak możliwości zaciągania jakichkolwiek kredytów, bo zadłużenie jest maksymalne. Powietrze już uchodzi tym, którzy zdają sobie sprawę. To, do czego doprowadziły obecne rządy, to SLD. Stan gminy jest naprawdę dramatyczny, już teraz.